W Greenkanu ogród, dziś bardzo ważny temat, temat ogrodu szczęśliwego, takiego ogrodu, który nas uszczęśliwia. Jak go zbudować, co nam przeszkadza w budowaniu takiej przestrzeni? O tym za chwilę. Witajcie na Zielonym Pokładzie, zaczynamy! Mówiłam w zapowiedzi, że to będzie bardzo ważny temat. Dla mnie to jest temat kluczowy, jeżeli chodzi o przestrzenie ogrodowe i myślę, że dość często wybijający się ostatnio w różnych zapytaniach, które do mnie przychodzą i za chwileczkę Wam wytłumaczę. Ogród szczęśliwy brzmi może trochę infantylnie, tak? Co to w ogóle znaczy? Ja bym troszeczkę inaczej to nazwała. Ogród, który nas uszczęśliwia. Ogród, do którego my wychodzimy, czujemy pełną zgodę na to, co widzimy, szczęście z tego, co widzimy i jeszcze czujemy, że to, co widzimy, nas buduje, że możemy właśnie doświadczać tego, co, no jakby nie patrzeć, sami zbudowaliśmy. Jednak, żeby taka sytuacja mogła nastąpić, żebyśmy codziennie rano, wychodząc z tą kawuśką poranną do ogrodu i patrząc na te wszystkie rabatki swoje, doglądając roślin, ci z Was, którzy mają ogrody, wiedzą, o czym ja w tej chwili mówię, żebyśmy czuli to szczęście, no muszą się pewne rzeczy wydarzyć i kilka warunków fajnie, gdyby było może nie tyle spełnionych, bo my właśnie nie jesteśmy od tego, żebyśmy spełniali, ale myślę, że warto niektóre zachowania od siebie po prostu odsunąć albo przynajmniej zauważyć, że coś się dzieje w naszym postrzeganiu naszych ogrodów, tego, co my robimy w ogóle, jak je budujemy. I zacznę, słuchajcie, takich 7 punkcików będzie, które bym chciała omówić. Zacznę od tego, który jest chyba, myślę, że najczęstszym, tak jak piszecie po prostu do mnie, albo też tak jak widzę, co się dzieje na przykład w tej przestrzeni internetowej, co mi jako osobie, która kocha ogród swój, nie tylko swój, w ogóle roślinność, bardzo się nie podoba. A mam na myśli wyścigi i takie trochę patrzenie na to, co kto ma, co kto nie ma, czy ktoś coś wcześniej zaczął, a że ten ma już to zrobione. Wydaje mi się, że to, żeby czuć, znaczy inaczej, nie wydaje mi się, ja jestem pewna, żeby czuć się spełnionym we własnym ogrodzie, trzeba siebie postawić w centrum tego ogrodu i wokół siebie budować własną przestrzeń, w ogóle nie patrząc na to, co mają inni, co robią inni, na jakim etapie są inni, bo wiecie, to jest taki, możemy przez takie zachowania doprowadzić trochę do takiego stanu, że nigdy nie będziemy czuli się wystarczająco dobrze, z wystarczająco pięknym ogrodem, z wystarczająco dobrze wypielonymi grządkami albo z wystarczającą dużą ilością pięknych wylin, jeżeli będziemy patrzyli na to, że ktoś tam ma więcej. Życie tak ogólnie jest takie, że zawsze będą wokół nas ludzie, którzy mają więcej, robią więcej, są gdzieś bardziej do przodu, jak również i tacy, którzy mają dużo mniej, są daleko w tyle i są w innej w ogóle niższej pozycji w stosunku do nas, tak? Zawsze tak jest w każdej dziedzinie życia, w ogrodach również, nawet z tego punktu, że my wszyscy jesteśmy na różnych etapach. Nasz ogród, tak jak wiecie, ma już lat, nie wiem, naście, 17, już nawet nie liczę. Niektórzy dopiero swoją przygodę ogrodową zaczynają i w ogóle patrzą na ten ugór, który przed nimi i są lekko załamani albo w ogóle nie wiedzą, co robić. Jedni mają ogród już 3 lata i też próbują nadgonić właśnie do tych ogrodów wieloletnich. Wydaje mi się, że takie właśnie podejście, patrzenie na to, co kto ma, czego kto nie ma, ile ma roślin, w jakim etapie ma ogród i później porównywanie tego stanu do siebie, łącznie z pracami w ogrodach, może przynieść więcej złej energii aniżeli pozytywnej. Bo nawet właśnie porównywanie do tego, kto coś szybciej robi. Bardzo widać to na Instagramie często wiosną, jak wszyscy ruszamy z tymi pracami ogrodowymi i na przykład część Polski jest już hen do przodu, a dziewczyny na przykład z Pomorza, gdzie my wiadomo, że mamy dużo zimniej, czy też z południa, wiem, że też bywa różnie, jeszcze stoją i czekają. No i spójrzcie, jeżeli my byśmy brali to do siebie, czyli nie postrzegali siebie jako tego centrum ogrodu i że to jest ważne, co ja mam i jakie ja mam możliwości, a właśnie brali to do siebie, co inni robią i czuli się przez to gorsi, że jesteśmy gdzieś w tyle, no trudno raczej w takiej energii budować poczucie szczęścia, spełnienia i radości z własnej przestrzeni. I ten pierwszy punkt, nie porównuj się do nikogo innego, bądź centrum tej swojej przestrzeni, którą budujesz, buduj ją pod siebie, jest dla mnie, myślę, że kluczowym w ogóle punktem wyjścia, jeśli chodzi o tworzenie ogrodu. A punkt drugi, czyli
bądź sobą w tym ogrodzie i dostosuj tą przestrzeń naprawdę do tego, co Ci się podoba, a nie do tego, co jest modne. To jest drugi w mojej ocenie taki punkt, który pozwoli nam zbudować przestrzeń, którą w pełni będziemy akceptowali i będziemy się naprawdę w niej dobrze czuli, bo będzie na miarę uszyta pod nas po prostu. Mam takie wrażenie, że trochę mody przebiegają latami, jeśli chodzi o ogrody, że w latach jakieś tam modne są, nie wiem, trawy na przykład, czy inne rośliny. W drugich latach jakieś tam rośliny kwitnące, w trzecich latach jeszcze jakieś. I dobrze, bo fajnie jak jest w ogrodach bioróżnorodność i wprowadzamy te rośliny, jeżeli czujemy, że one są nasze. Ja już też wiele razy Wam mówiłam, że jeżeli się nie czuję, że jakaś konkretna roślina, czy wręcz grupa roślin nie jest, jakby nie gra z nami, nie jest do nas dostosowana, albo nie poradzi sobie w naszym ogrodzie ze względu na wymagania, jakie ma, i o tym za chwileczkę też powiem, to kurczę, nie sięgajmy po te rośliny. Choćby nie wiem, jak były modne i choćby nie wiem, ile kont instagramowych je pokazywało i polecało. Ja nawet jak Wam o stróżkach moich kochanych mówię, czy o klematisach wcześniej mówiłam, czy o lawendach, kocimiętkach, zawsze mówię to samo. Jeżeli czujesz, że to jest roślina do Ciebie, bierz ją, bo jest przepiękna i będzie na pewno zdobiła tą Twoją ogrodową przestrzeń, ale jeżeli nie jesteś w ogóle w tych tematach, to żeby nie wiem kto jeszcze powiedział, że warto mieć ostróżki, czy warto mieć klematisy, czy kocimiętki, to po prostu nie słuchaj tego. Jeżeli nie czujesz, że to nie jest grupa roślin, z którą Ty chcesz się po pierwsze utożsamiać, która Cię cieszy Twoje oko i dobrze będzie się czuła w Twoich ogrodach. Całkiem niedawno dostałam taką fajną informację na Instagramie właśnie a propos klematisów. Na zasadzie Joasiu, chciałam Ci napisać, że 4 lata próbowałam z klematisami w moim ogrodzie, ale niestety się rozstaliśmy, nie jesteśmy dla siebie. To nie są rośliny, które u mnie się czują dobrze i z ulgą po prostu je z ogrodu oddałam, te roślinki, które przeżyły, bo cały czas miałam jakieś takie poczucie porażki, że u mnie tak pięknie nie kwitną. I super właśnie, że to tak wygląda. Tak właśnie powinno to wyglądać. Dostosuj ten ogród do siebie. Jeżeli jakieś rośliny Ci nie wychodzą, to żeby nie wiem, one jak były popularne, odstaw je. Widocznie im nie jest dobrze w tym miejscu, albo Ty nie masz, nie wiem, jakiejś energii, do danej grupy roślin. No coś nie gra, bez sensu jest ciągnąć coś na siłę. Rośliny modne niekoniecznie mogą uszczęśliwiać Ciebie, Twoją przestrzeń, to co budujesz wokół siebie. Myślę, że warto najpierw pod siebie popatrzeć. Ja pamiętam, że jak budowałam tutaj ten warzywnik i opowiadałam o tym, że tu będą rośliny kwitnące z warzywami na przeplotkę, to tak no z taką dozą nieśmiałości na mnie patrzono, jak właśnie na jakiegoś krejzola. A teraz wiem, że ten nasz warzywnik, ta nasza przestrzeń jest inspiracją dla wielu z Was, bo piszecie nam o tym, że dokładnie tak samo robicie tą swoją przestrzeń warzywną, że też jest szpaler roślin kwitnących, naparstnice, ostróżki, że też właśnie łączycie w jednej, na jednej rabacie warzywa z kwiatami, bazując oczywiście na naturalnym nawożeniu. Bardzo mnie to cieszy, ale zobaczcie, ja byłam wierna sobie, temu co chciałam zrobić, nie patrząc w ogóle na to, jak w Polsce, czy tam w Anglii, czy gdziekolwiek indziej te warzywniki wyglądają. Ten drugi punkt, bądź sobą, dostosuj ogród do siebie. No myślę, że to jest taka druga noga, na której możemy stabilnie stać, tworząc w ogóle tą przestrzeń ogrodową. A trzeci punkt, też no przekonana jestem, że bardzo ważny, bo punkt odnoszący się do wiedzy, do naszej wiedzy na temat potrzeb roślin, jakie my w ogóle zapraszamy do ogrodów. Mówiłam już przed chwilą o tym, powiedziałam, że wrócę i wracam do tego właśnie tematu. Brak podstawowej wiedzy na temat tego, co rośliny lubią, czego one potrzebują, jaki rodzaj podłoża jest dla nich odpowiedni. Myślę, że to jest ten element, który może Was zniechęcić, bo sięgając po jakieś rośliny, które bardzo Wam się podobają, a które właśnie nie będą się u Was dobrze czuły i będą Wam wymierać co roku, nie wiem, gnić, podmakać, usychać, no cokolwiek złego się będzie z nimi działo, może spowodować to, że Wy wychodząc do tego ogrodu możecie czuć frustrację. No bo nie fajnie jest, słuchajcie, wsadzać dużo energii, pracy, zaangażowania, odżywek, no czego tam jeszcze, o czym jeszczekolwiek nie pomyślimy i nie widzieć efektów tej pracy. Bardzo często, jak wysyłacie mi zdjęcia swoich rabat, bo tak jest, że wysyłacie mi, pytacie, Asiu, nie wiem, czym tą rabatę przysypać, albo Joasiu, czemu te rośliny, nie wiem, mi nie rosną, a ja patrzę, a tam na jednej rabacie jest 7 różnych roślin o totalnie różnych potrzebach, począwszy od pH podłoża, skończywszy na
wymaganiach dotyczących podlewania, po prostu wilgotności podłoża. I wtedy rozpisuję, słuchaj, te rośliny musisz, znaczy rozpisuję tej osobie, te rośliny przesadź gdzieś tam, masz jakieś duże drzewo, jest cień, przesadź w pobliżu. Te rośliny muszą mieć pełne słońce, musisz je często podlewać i muszą być nawożone. Te rośliny możesz tu zostawić, obok posadź te drugie, rozsadź je trochę, bo są za gęsto. Czyli ta podstawa, tak? To są dosłownie podstawy o każdej roślinie. Powinna być, myślę, w tych naszych ogrodach, zwłaszcza dla tych z Was, którzy budują je od początku, naprawdę bardzo ważna, że jak kupujecie jakąś roślinkę, bardzo Wam się podoba, nawet w sklepie ogrodniczym, wygooglajcie ją sobie. Zobaczcie, jakie tam jest podłoże, jakie światło będzie potrzebne, jaka ilość słońca, ile podlewania. Czy Wy w ogóle macie takie warunki w Waszych ogrodach? Czyli ten trzeci punkt, wiedza i podstawowe wiadomości o roślinach. Myślę, że to jest nasz trzeci krok do poczucia szczęścia w ogrodzie i patrzenia na rośliny, które pysznią się i kwitną w tych naszych przestrzeniach, a nie zamierają. Punkt czwarty, również bardzo ważny, zamiana oczekiwań na ciekawość. I już Wam tłumaczę. W mojej ocenie oczekiwania wobec własnego ogrodu, czyli jeżeli my już, nie wiem, budujemy jakąś rabatę, gdzieś coś zobaczyliśmy, kupujemy te rośliny, wysadzamy je u siebie, no i teraz oczekujemy, że będzie tak, jak my sobie wymarzyliśmy. Że to ma być tak, jak tamta rabata, którą oglądaliśmy, która była inspiracją i wychodzimy codziennie rano w takim oczekiwaniu właśnie, że będzie sukces ogromny. A tu kurczę, czasami tego sukcesu na przykład nie ma, bo w ogrodzie bywa różnie, o czym też za chwileczkę. Zamieniam ja w swoim ogrodzie od początku, jak tu tylko pracuję, oczekiwania na ciekawość. Na ciekawość, co się stanie. Na ciekawość, jak to będzie. Na ciekawość, jak te rośliny u mnie zagrają. Co tutaj będzie ciekawego. Tworząc tą rabatę ostróżkową, którą tutaj widzicie, która jest moją ukochaną w tej chwili, jestem z niej bardzo dumna i uwielbiam tu przychodzić codziennie rano, patrzeć na te pyszniące się ostróżki do góry. Ja byłam ciekawa, czy mi to wyjdzie. Nie miałam oczekiwań sukcesu. Nie byłam w takiej pozycji, że okej, posadzę teraz te ostróżki i oczekuję, że za rok to tu będzie po prostu, nie wiem, feria błękitu, niebieskości, bieli i będzie jeden wielki sukces. Owszem, tak się stało, ku nawet mojemu zdziwieniu, bo efekt przerósł te moje wyobrażenia w ogóle, nawet takie najśmielsze marzenia, ale równie dobrze, gdyby nie wyszło tak, jak ja sobie wymyśliłam, nie miałabym poczucia jakiejś porażki, wiecie, że mi coś nie wyszło, bo nie miałam oczekiwań. Ja miałam ciekawość dziecka. Zobaczymy, co z tego wyrośnie, co w ogóle z tego mojego eksperymentu się stanie. W tej rabacie ostróżkowej za nią rosną też pomidory, rosną dalie, więc zobaczcie, to taki naprawdę był duży eksperyment. Przekonana jestem, że zmiana oczekiwań na ciekawość czy na cokolwiek innego, co Wam bardziej w duszę gra, no przyłoży się Wam do tego, że wychodząc rano do tego ogrodu, czy nie tylko rano, albo w ogóle spędzając w ogóle w nim czas, będziecie mieli takie poczucie spełnienia i właśnie, że to jest taki ogród jeden na jeden, i że wszystko jest dokładnie tak, jak powinno być. Punkt piąty, też bardzo ważny, dziś wszystkie punkty w mojej ocenie są bardzo ważne, to skupianie się na tym, co wyszło i co jest fajne, a nie na tym, co nie wyszło, albo tam na jakichś pseudoporażkach, bo ja uważam, mówię pseudo, bo w ogrodzie nie ma tak naprawdę, słuchajcie, porażek, tylko się trzeba dowiedzieć, dlaczego coś się nie zadziało tak, jakbyśmy oczekiwali. Skupianie się na pozytywach, na tym, co jest dobre, piękne, co wyszło właśnie, co jest fajne w tym naszym ogrodzie, nawet jeśli to są maleńkie rzeczy, czy pojedyncze roślinki, będzie budowało w nas krok po kroku zadowolenie z tej przestrzeni. A jeżeli zaczniemy skupiać się na tym, co nam się nie udało, ile roślin padło, nie wiem, że trawa wyschła, no wiecie, na wszystkich takich negatywnych informacjach, to będzie w nas budowało poczucie po prostu niezadowolenia i my nawet nie zorientujemy się, kiedy przestaniemy zauważać w ogóle te dobre rzeczy. To jest, wiecie, jak z tą historią o dwóch wilkach, tak, które z sobą walczą i na pytanie do mistrza, który wilk wygra, mistrz odpowiedział, ten, którego karmisz. Jeżeli będziemy karmili swoje pozytywne podejście w stosunku właśnie do przestrzeni ogrodowej i skupiali się na maleństwach nawet, choćby to były pszczółki, pojedyncze kwiatuszki, czy jeden pomidor, który nam urósł i dał owoce, to myślę, że to nam może dać bardzo, bardzo dużo szczęścia i właśnie takiego spełnienia w tej naszej drodze ogrodowej. Kolejny punkt mówi o tym, że ogród to nie jest nauka ścisła, to nie jest zadanie z jednym wynikiem nie do zmiany, wręcz przeciwnie. Tą przestrzeń budujecie pod siebie
i ona razem z Wami sobie ewaluuje, zmienia się. Jeżeli macie okres w życiu, że nie wiem, potrzebne są Wam na przykład monochromatyczne, spokojne barwy, okej, fajnie. Można zaprosić takie rośliny do tego ogrodu i się cieszyć i właśnie gdzieś w tym ukojeniu sobie spacerować. Ale jeżeli na przykład następuje w Waszym życiu taki okres, że muzyka w sercu jest wręcz słyszalna, macie ferie barw w głowie, to wprowadźcie ją również do tej przestrzeni, jeżeli oczywiście tylko tego czujecie. W ogrodzie możemy zmieniać wszystko. Słuchajcie, dosłownie wszystko od samego początku, zmieniać te rabaty, całe grupy roślin, nie wiem, rozdać, sprzedać, wprowadzić na to miejsce coś innego, przebudować wszystko, trawnik zamienić w rabaty, rabaty w trawnik. Ogród to nie jest nauka ścisła, to jest przestrzeń dla nas, tak jak obraz po prostu do malowania dla malarza. I naszą szczęśliwą siódemeczkę zamkniemy jednym słowem, które brzmi intencja. Z jaką intencją zakładasz swoją ogrodową przestrzeń? Zatrzymajcie się w tym punkcie, bo w mojej ocenie on jest na równi z tym pierwszym bardzo ważnym punktem. Intencja, czyli potrzeba, która kieruje nami przy zakładaniu ogrodu, myślę, że ma bardzo duże znaczenie w stosunku do tego, jak my się czujemy po prostu w nim później. Jeżeli zakładamy ogród naprawdę dla siebie, czyli są spełnione te tam wszystkie punkciki, o których dziś mówiłam, jeżeli mamy pełne przekonanie, że te wszystkie roślinki, wszystko w ogóle, co my w tym ogrodzie robimy, jest pod nas, że ma nas uszczęśliwiać, że nie interesuje Was zdanie innych osób na temat tego, jak Wy sobie to urządziliście, jak to wygląda, że ogród nie jest dla sąsiadów, nie jest dla ludzi z Instagrama, tylko dla Was, to jestem przekonana na milion procent, że Wy wychodząc rano właśnie z tą kawuśką, tak jak ja Wam pokazuję, naprawdę czujecie się szczęśliwi, że macie tu dokładnie wszystko tak, jakbyście chcieli, że nie odczuwacie w ogóle żadnych porażek, że się cieszycie ze wszystkiego. Gorzej jest, jak tworzymy nie tylko przestrzeń ogrodową, ale w ogóle każdą inną, wnętrzarską również, nie dla nas, tylko po coś. Albo żeby, nie daj Boże, jeszcze chyba najgorsze, zasłużyć na coś. Na jakiś podziw, na uznanie kogoś, czy też wręcz grupy ludzi. Rzadko kiedy taka pobudka i taka intencja doprowadza człowieka do poczucia spełnienia i do szczęścia. Wiem, że tak filozoficznie, psychologicznie trochę zakończyliśmy ten ogrodowy odcinek, ale w mojej ocenie właśnie ten punkt pierwszy, ten punkt siódmy to są takie dwa filary, które pozwolą nam czuć szczęście w tej przestrzeni i mieć naprawdę ogrody uszyte na miarę. Dodałabym może jeszcze na koniec taki malutki punkcik, tutaj zresztą Wam ten film podlinkuję w tej chwili, z tej strony wydaje mi się. To będzie link do filmu, w którym opowiadałam o błędach, jakie tworzymy zakładając ogrody. Łączą się te dwa filmy bardzo ze sobą. I taki jeden błąd, który na koniec chcę zostawić, dzisiaj Wam patenty moje zostawiłam na szczęśliwość, ale ten jeden punkt jest bardzo ważny. O tym, żeby mierzyć siły na zamiary. Czyli jeżeli, nie wiem, widzicie na przykład nasz ogród, który jest bardzo duży, który ma dużo rabat, ale nie sprawdziliście, czy Wy będziecie mieli tyle czasu, żeby nad tymi taką ilością rabat pracować, no to myślę, że może taka sytuacja później wywoływać w Was frustrację wręcz, tak, że nie nadążacie właśnie, że to nie zrobione, że tego jeszcze nie dosadziliście. Owo mierzenie sił na zamiary i troszeczkę takiego popróbowania się z tą przestrzenią na samym początku, zanim zaczniecie swój ogród tworzyć, jest bardzo ważne. Właśnie dlatego, żeby potem to szczęście w ogrodzie czuć. Zresztą kliknijcie sobie w ten odcinek. Ja się już będę żegnała. W tej chwili gdzieś tu z boku, z której strony widzicie kartę do innych naszych odcinków ogrodowych. Zostańcie ze mną jeszcze dłużej, a ten odcinek, jak obejrzycie, to też zrozumiecie, jakby on będzie miał, jakie on ma przełożenie na to, o czym mówiłam dzisiaj. Ogrodowe uściski i buziaki dla Was. Do zobaczenia za tydzień.